Mam na imię Marta. Poruszamy bardzo ważne tutaj problemy i bardzo odważne też pytania padają, dlatego ja się odważę zadać takie pytanie dotyczące homoseksualizmu. A mianowicie, co Kościół sądzi o uczestnictwie osób homoseksualnych w sakramentach, takich osób, które nie pozostają w związku, ale jednak żyją swoimi przekonaniami homoseksualizmem? Dotknęłaś dwóch rzeczy, że swoje przekonania, czyli myślą o sobie, że to jest po prostu na przykład niepokonalne dla nich, prawda? I tak żyją. I na pewno ja powiem tak, Kościół nie potępia ludzi. Kościół nie jest od potępiania nawet najgorszych grzechów, w tym wypadku, tak jak to określamy, sodomitów. Bo sprawa sądu nad człowiekiem to jest przede wszystkim sprawa Boża. Ale Kościół ma obowiązek w tym wypadku mówić o prawie naturalnym, które, tak jak mówimy, Pan Bóg nas uczynił jako mężczyzn i kobiety. I nawet natura nasza jest społeczna, idąca od samego Boga. To, co wierzymy w Boga jako również wspólnotę osób. I natura nasza jest społeczna, że tak jak to mówi Księga Rodzaju, źle być człowiekowi samemu. I dlatego człowiek odnajduje drugą osobę i wtedy łączy się ze swoją żoną i są dwoje jedno poprzez rodzinę, poprzez małżeństwo. A odejście od tej normy, poza oczywiście znowu sprawą rezygnacji, bo tak jak to sam Pan Jezus powiedział, że jedni nadają się do małżeństwa, bo już się takimi urodzili od samego początku. Drudzy, bo ich ludzie tak uczynili, czyli skrzywdzili ich. Gdzieś powiedzmy, no, wtargnęli w ich naturę i być może takie czy inne rzeczy są dla nich tu w tym wypadku przemocą. A z kolei inni, no, ze względu na Królestwo Boże, też nie zakładają rodziny, bo są celibaturiaszami. I teraz w czym jest rzecz? Ci ludzie powinni być świadomi, że mają prawo poprosić o pomoc Kościoła, również poprzez sakrament pokuty, że przychodzi i mówi, proszę księdza, proszę mi pomóc, proszę mi wskazać, może osoby, czy to psychologów, czy lekarzy, czy jakąś lekturę, żebym ja mógł się z tego, bym powiedział, wyzwolić, bo to jest jednak odejście, jeszcze raz mówię, od prawa natury. Ale dzisiaj, akurat kiedy się podkreśla przede wszystkim wolność wyboru, to akurat tego rodzaju postawa, o której mówię w imieniu Kościoła, to jest po prostu czymś znowu złym, to znaczy przekreślającym wolność, że jest ciężarem nie do uniesienia. I dlatego, jeśli ktoś walczy o siebie, o swoją również czystość taką wewnętrzną dla siebie samego, to po uzyskaniu rozgrzeszenia, czyli również żalu za grzechy, ma prawo przyjmować Komunię Świętą jako również pomoc od Boga idącą dla przezwyciężenia tej sytuacji, która jest dla niego bardzo trudna. Że bez pomocy Bożej się człowiek z tego nie wyzwoli. Ale musimy szukać siebie nawzajem w sensie pomocy, czy to mówię, czy to lekarskiej, czy psychologicznej i każdej innej. Dziękuję Ojcze za tą odpowiedź. Czy ktoś może chciałby dopowiedzieć? O, albo nowe pytanie. Mam na imię Michał. Ja chciałem zapytać o szeroko rozumiany dialog międzyreligijny oraz o prześladowanie chrześcijan. Chciałem zapytać szczególnie o relacje z islamem.